Kochani, będziemy dzisiaj studiować Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, od 5 do 8. Wchodzimy w temat modlitwy Ojcze Nasz, ale zanim wejdziemy w samą modlitwę Ojcze Nasz, to zastanowimy się nad tym, co Jezus mówi o modlitwie, chwilkę przed tym, jak zaczyna opowiadać o modlitwie Ojcze Nasz. Pomodlę się szybko. Panie Boże, dzięki Ci za to, że jesteś z nami, że nas błogosławisz i dodajesz nam siły. Ty jesteś naszym Królem i wielkim Zbawicielem. Dlatego dziękujemy Ci za to, że możemy razem studiować Biblię. Amen. Amen. Kochani, zgodnie z tradycją, proszę Was, żebyście przygotowali swoje Biblię, żebyście mieli je w podorędziu i przeczytajcie, proszę, Mateusza 6 rozdział od 5 do 8. Mateusza 6 rozdział 5-8. Tak, żeby wszyscy słyszeli. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się na rogach i na rogach ulic, aby pokazać ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Dziękuję. Jawna modlitwa w wersecie 5 jest jakby u tych ludzi, jest przedstawiona jakby nie po to, żeby skierować się do Boga, prawda? Ta modlitwa tam tych ludzi jest na pokaz. Jest po to, żeby pokazać, patrzcie, jaki jestem uduchowiony. Patrzcie, jaki jestem dobry. Patrzcie, jaki jestem taki, taki, taki i taki. Ta modlitwa właśnie jest taka o tyle dziwna, bo Bóg mówi, że oni już za tą modlitwę otrzymali zapłatę. I to może być jakiś szacunek, jakieś względy niektórych osób, czy jakieś inne rzeczy, które ci ludzie uzyskują przez to, że modlą się, tak wiecie, publicznie, że używają pięknych słów, że modlą się tak naprawdę, naprawdę na pokaz. Ale chciałbym wam w opisaniu tego wersetu zrobić trochę inaczej, niż zazwyczaj to się robi, że się rozkłada werset na czynniki pierwsze. I dzisiaj zrobimy to w taki sposób, w sposób przypowieści. Więc jeżeli dzieci chcą, są jakieś dzieci? Każdy, okej. Okay. Dobra, więc jak chcą dzieciaczki, to mogą przyjść tutaj bliżej, bo będzie fajna historia. A jak nie, to... A jak nie, to zostajcie na swoich miejscach. Także słuchajcie tego. Ten werset opisuje mniej więcej taką sytuację. Jest sobie pewien rycerz, który bardzo, ale to bardzo chciałby być sławny. Ten rycerz głowi się, jak to można by zdobyć tą sławę, ten szacunek, ten honor, te zaszczyty. Ale jest mu nie po drodze. Wiecie czemu? Bo w królestwie panuje pokój. Nie ma żadnych wrogów na granicach. Nie ma żadnych wrogów wewnątrz. W królestwie panuje radość i spokój. Więc co ten rycerz sobie może wymyślić? Ano wymyśla sobie, że skoro chciałbym mieć ten szacunek i chciałbym mieć ten honor i tą cześć, którą ludzie będą mnie darzyli, to sam stworzę sytuację, w której będę mógł uzyskać ten honor, ten szacunek. No i się tak głowi ten rycerz, głowi się, dwoi, troi, co można by zrobić? I myśli, no nie mamy tutaj wrogów wewnętrznych. Nie mamy żadnej wojny domowej. Nie ma żadnych wrogów za granicami. To może coś, co chodzi w lasach. I podszedł w nocy do paru łowców. I mówi tak. Kochani, ja wam zapłacę, dobrze? Tylko skombinujcie mi 10 wilków. I 23 dnia miesiąca, w nocy, albo najlepiej w dzień, niechcący niech wam uciekną z klatki. O tej i o tej godzinie.
No i oni tacy zdziwieni mówią, no nie, 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 nie zrobimy tak przecież, nie, to jest niedobre. A on coraz bardziej brzęczy tym złotem, coraz bardziej duża sakiewka. W końcu się godzą. No i wyznaczonego dnia miesiąca co się dzieje? Nagle wilki uciekają z klatki. I rycerz nagle się pojawia. O dobrym miejscu, w dobrym czasie, w pełnej zbroi. I czeka na to zdarzenie. A w mieście panuje panika. Wilki biegają po mieście, atakują ludzi. Ludzie niektórzy są przez te wilki poturbowani, ale on bierze te wilki, pokonuje, wpędza znowu do klatki. I co ludzie robią? Chwała bohaterowi! Super! Brawo rycerzowi! Brawo! Ale rycerz się zasmucił, bo po tygodniu ludzie zapomnieli. Znowu był normalnym rycerzem, bez żadnej chwały i czci. I wpadł sobie na taki pomysł, bo ciągle mu brakowało tej chwały, tego szacunku i tej czci. I sobie myśli, co mogę jeszcze zrobić? Co mogę jeszcze zrobić? Co jest groźniejsze od wilków? Pomyślał sobie, wilki boją się ognia, wilki boją się niekiedy hałasu, ale co jest jeszcze groźniejsze od wilków? I pomyślał sobie, bandyci. Znalazł jakąś górską szajkę bandytów, która jeszcze się uchowała. Opłacił ich także, umówił się z nimi na konkretny dzień, aby zaatakowali zamek. I zaatakowali. Ale ten rycerz, oczywiście dzielnie, pokonał tych strasznych bandytów, oczywiście bez ofiar. I po prostu uzyskał chwałę. Możny zamku podchodzi do niego. Ale jesteś wspaniały. Ale jesteś niesamowity. Dam ci specjalny pas za to, że uratowałeś naszą wioskę, nasz zamek przed tymi złymi bandytami. Przed tymi złymi bandytami niebezpiecznymi. No i otrzymał tą chwałę. Otrzymał pas, otrzymał wszystkie insygnia takie, które należą do takich wyższych sfer i obnosił się w swojej czystej, lśniącej zbroi. Aż w końcu ktoś złapał bandytę i zapytał się, dlaczego tak, po co w ogóle atakowali, przecież wiedzieli, że nie mają szans. I ten bandyta opowiedział ciekawą historię. Potem ktoś gadał ze sprzedawcą wilków, z łowcą. Po co w ogóle ci były te wilki w zamku? I on też opowiedział historię za jeszcze większą sakiewkę złota. Okazało się, że ten rycerz właśnie to uknął wszystko. I czy ten rycerz zachował własną cześć? Czy zachował honor? Tak szybko jak nabył ten honor, tak szybko go stracił. No i właśnie, kochani, tak samo jest z tymi, którzy modlą się specjalnie przed ludźmi. I o to Bogu chodzi, że oni chcą zyskać coś, co może dać im człowiek. Coś, co jest uzyskiwalne przez jakiś dobry plan, przez jakąś dobrą postawę, bycie w odpowiednim miejscu, na przykład na rogu ulicy, w odpowiednim czasie, na przykład w najwyższym momencie ruchu na tych ulicach i tam. Oto ten wspaniały człowiek modli się, aby pokazać, kim jest. I zyskuje, bo to prawda. Bóg mówi, że zyskuje. Ale właśnie mówi, że oni zyskali już tą zapłatę od ludzi. W 6 wersecie mamy coś przeciwnego do tego, kochani. W 6 wersecie jest skryta modlitwa po to, by rozmawiać z Bogiem i tylko po to. I właśnie ojciec w tych modlitwach widzi to, co ukryte. Tamci wcześniej, co się modlili, oni nie modlili się po to, żeby być w relacji z tym wspaniałym i dobrym Bogiem. Modlili się tylko i wyłącznie po to, żeby coś zyskać. A ci ludzie tutaj, w wersecie 6, modlą się w ukryciu. I co najwspanialsze, to Bóg im odpłaca, nie człowiek. Przeczytajmy razem drugą Księgę Królewską. Może nie całą, bo nie mamy tyle czasu,
Ale czwarty rozdział, wersety od 32 do 33. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział od 32 po 33. Proszę o przeczytanie. Druga Królewska, czwarty rozdział, wersety od 32 po 33. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Dziękuję. Jaką mamy tu sytuację? Elizeusz zaraz ma zrobić coś niesamowitego. Jest to prorok, który widział wiele cudów, więc uważam, że jeżeli poszedł do tego dziecka, żeby się modlić, to z jakim zamiarem? No cudu. Jak byście to zrobili? Gdybyście byli pewni, że Pan Bóg was powołał do tego. Bo ja się przyznam, że ja chyba bym zaprosił znajomych. Ja chyba bym zaprosił tych, którzy może chcieliby poznać Boga, albo którzy nie wierzą, albo tych, którzy są mi przeciwni. I zaprosiłbym tych ludzi, żeby widzieli, co Pan Bóg zrobił. Albo po prostu, kim jestem. Ale co robi Elizeusz? Zamyka drzwi. I w małym pokoju, gdzie leży mała osoba, mały człowiek, on się za niego modli. Tylko patrzcie na to, co tam się dzieje. Bo Elizeusz zamyka się nawet przed rodzicami. Widzicie to? Jest on, to dziecko i Pan Bóg. Nikt więcej. Oczywiście potem dziecko zmartwychwstaje. Jest wielka radość, wielkie szczęście. Ale patrzcie na to. Patrzcie na to, jak to jest niesamowite. Jak ta skrytość, jak taka pokora może wiele zdziałać. Widzimy to, że Bóg chce takiego czegoś. I pokazuje nam to nie tylko w tym miejscu, w Mateusza 6, ale też poprzez proroka. Ale także w innym miejscu pokazuje nam, że modlitwa taka spokojna, cicha, że nikt nie widzi. Ani mama, ani tata, ani brat, ani pracownik jakiś, ani twój szef, ani nikt z kościoła. Nikt nie widzi. I to jest przykład samego Jezusa, moi drodzy. Co robił Jezus? Co on często robił? Szedł na osobności i modlił się do Ojca. Jezus niekiedy poświęcał naprawdę dużo. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Izraelu. Izrael to często też dość takie górzyste państwo. Wyobraźcie sobie, że musicie gdzieś odpłynąć łodzią, żeby mieć spokój. Wyobraźcie sobie, jak wcześnie musicie wstać, żeby się pomodlić, kiedy robicie cuda. Wyobraźcie sobie, o której w ogóle Jezus musiał wstawać. Jak myślicie, ludzie dawali Jezusowi spokój? No nie dawali. I wyobraźcie sobie, że o świcie już przychodzili pierwsi ludzie. To Jezus, który chciał po prostu wszystkim usłużyć. Ich uzdrawiał i leczył. I właśnie robił wielkie cuda. To myślisz, że wstałby wcześniej, przed tym jak ludzie przyjdą, czy po prostu ich odrzucił, odgonił? I wyobraźcie sobie, kiedy on musiał kończyć dzień. Kiedy musiał właśnie? Pewnie w nocy. Pewnie kładł się późno spać. I niekiedy jego służba musiała być bardzo ciężka, bo wyobraźcie sobie, pracujecie z ludźmi przez cały dzień. I to nie jest łatwa praca. Ludzie przychodzą chorzy, opętani. Ale wy pracujecie od świtu do zmierzchu. A potem jeszcze wstajecie wcześnie rano i modlicie się. Modlicie się do Ojca. I właśnie takie zachowanie jest jakby właśnie rycerz, tylko już nie taki jak we wcześniejszej przypowieści. Tylko jakby rycerz, który naprawdę wziął i obronił ludzi przed wilkami na trakcie. Jak rycerz, który podczas wojny ochronił swoją wioskę.
jak rycerz, który bez wahania karmi ludzi. Rycerz pełen chwały, pełen czci. Bo czy czasami widać, wyobraźcie sobie taką sytuację. Ktoś jedzie sobie karawaną, napadają go dzikie zwierzęta i ten ktoś ich broni. Czy są jakieś świadkowie oprócz nich i Boga? Nie ma. Czy jeżeli ktoś kogoś napadnie w ciemnej uliczce i ktoś kogoś obroni, to czy to jest świadectwo takie, które widzą wszyscy naokoło, które jest na rogu ulicy w południe? Nie. To jest świadectwo takie, wiecie, takie ciche, spokojne. Jeżeli nikt o tym nie wie, to kto temu rycerzowi odpłaci? Bóg mu odpłaci. I właśnie to jest dla mnie niesamowite, że ta nagroda jest inna. Bo załóżmy, że ci uratowani ludzie powiedzą innym i ten honor, ta cześć będzie prawdziwa, bo to nie on sam z siebie będzie opowiadał o tym wszystkim. Dlatego Pan Bóg mówi, że idź do swojej tej komory i w cichości módl się, a Pan Bóg odda ci, to on to zrobi. Czy Pan Bóg rzeczy daje takie po prostu, czy daje trwałe? Bóg daje rzeczy trwałe. I to, co Bóg ci odda, będzie trwałe. Dlatego, że ty idziesz za Nim. To jest dla mnie właśnie niesamowite. W wersecie 7 zaczyna się kolejny temat. Temat wielomówności. Myślę, że czasami możemy temat wielomówności rozważać w taki sposób dość, jakby to nazwać, taki tutejszy, po polsku. Mamy denominacje, kościoły, które po prostu dużo powtarzają różnych rzeczy. No i postaramy się to przebadać. Jak rozumieć wielomówność? I postaramy się to zrozumieć na dwóch różnych przykładach. Pierwszy przykład jest w pierwszej Księdze Królewskiej 18:26-29. Pierwsza Królewska 18:26-29. Proszę o przeczytanie. Pierwsza Królewska 18:26-29. Wówczas wzięli cielca, którego im dano. Przygotowali ofierze i wzywali imienia Baala od rana do południa. Baalu, wysłuchaj nas, wołali, ale nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi. Oni zaś nadal tańczyli przy ołtarzu, który sobie wznieśli. Po południu Eliasz zaczął z nich drwić. Wołajcie głośniej, doradzał. To wprawdzie Bóg, lecz może się zamyślił, może się czymś zajął, może jest w podróży, albo może zasnął. Niech się obudzi. Wołali więc tym głośniej i według swojego zwyczaju robili sobie nacięcia nożami i włóczniami, tak, że spływała po nich krew. Gdy jednak minęło południe i nadeszła pora zbierania ofiary z pokarmów, a oni wciąż prorokowali, choć nie rozległ się żaden głos, nie było żadnej odpowiedzi ani żadnego odzewu. Dziękuję bardzo. Jaki tu mamy problem? Sytuacja jest taka. Eliasz na górze Karmel, prorokowie Baala, potyczka. Potyczka na modlitwę, prawda? Prorokowie Baala zajmują cały dzień, cały czas, że tak powiem, antenowy, po to, żeby dostać się do swojego Boga. I co robią? Wołają, tańczą, głośno śpiewają, krzyczą, robią różne rzeczy, kaleczą się i robią to coraz głośniej i coraz głośniej, bo ich bóstwo nie odpowiada. Co nawet ciekawe, Eliasz się z tego śmieje i mówi, co tam, wasz Bóg śpi, tak? Może się zamyślił, głośniej, dawajcie. No proszę, krzyczcie do swojego Boga. Ale Eliasz pokazuje prawdziwy problem tej wielomówności. Wielomówności takiej rozumianej właśnie, że coś powtarzamy cały czas. Jest problem zrozumienia, kim jest Bóg. Bo jak postrzegali tego Boga prawdopodobnie Baalici, że tak to nazwę.
Jest to Bóg, do którego trzeba się dostać, prawda? Bóg, do którego trzeba się przegadać. Bóg, do którego trzeba wołać, bo cię nie usłyszy. A w innych przypadkach, w innych, że tak powiem, innych bóstw, to też było tak, że niekiedy musiałeś nakarmić Boga, bo był kapryśny. I jak nie na żarty, to nie słucha. Nie napity, nie słucha. Co to za Bóg? Prawdziwy? Patrzcie na ten kierunek. Człowiek musi dostać się do Boga, żeby Bóg go zrozumiał. W naszym przypadku jest trochę inaczej, ale jeszcze zanim o tym, to przytoczę wam drugi przykład wielomówności. Jak już nieraz wspominałem, miałem przyjaciół, w sensie mam teraz przyjaciół, dalej żyją, mają się dobrze, buddystów Erniego i Julziego. I opowiadali mi czasami, jeszcze się doprecyzowałem wczoraj przed kazaniem, co dokładnie, jak wyglądają te modlitwy buddyjskie, dokładnie w buddyzmie tybetańskim. I się dowiedziałem od niego parę ciekawych rzeczy. Że ich modlitwy to są tak zwane mantry. Czyli takie zdania napisane, napisane w języku tybetańskim w tym przypadku, których nikt nie rozumie praktycznie oprócz mnichów, którzy znają tybetański. I macie je powtarzać, 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 powtarzać. Jak myślicie? 10 razy wystarczy? Nie. 100? Nie, to jeszcze mało. 1000 może? Nigdy w życiu. 100 000 razy. Chłopaki mi mówili, że niektóre te mantry trzeba powtórzyć aż 100 000 razy. Dlatego, że jeżeli nie powtórzysz tego 100 000 razy, to ta twoja modlitwa nie nabiera mocy. I to zależy od ciebie. Patrzcie, co tu jest grane. Modlisz się 100 000 razy to samo i dopiero wtedy coś zaczyna się dziać. I nie dlatego, że wierzysz w jakiegoś potężnego Boga. Nie dlatego, że masz na kim się oprzeć. Nawet nie dlatego, że ten Bóg cię słyszy. Po prostu. Po 100 000 razy twoja modlitwa nabiera mocy. I przeliczmy sobie te 100 000 razy, dobra? Żebyśmy wiedzieli, ile to czasu. Jedna mantra mówi się około od 5 do 10 sekund. I załóżmy teraz, na teraz to niech będzie ta mantra jakaś 5 sekund. Czyli tak, wychodzi nam około 500 000 sekund. 8333 minuty. 130 godzin i prawie 6 dni. Prawie 6 dni w ogóle bez spania. A gdybyście chcieli sobie, załóżmy, pospać te 12 godzin, jeszcze coś zjeść, to wychodzi wam 2 tygodnie prawie powtarzania zawodowo od tej do tej godziny przez 12 godzin mantry. A jeżeli zastosujemy mantrę 10-sekundową, o kochani, cały miesiąc nie wasz. Cały obrót księżyca nie wasz. I patrzcie na to. To jest jeszcze ciekawe, że kto miałby czas na to? Powiedzcie mi, kto miałby czas pracując, zarabiając na rodzinę, ucząc się, robiąc cokolwiek, żeby powtórzyć takie, robić takie coś przez 2 tygodnie swojego życia, a tą dłuższą przez praktycznie miesiąc? Kto miałby z was czas? Pracujecie, prawda? Nie mielibyście czasu. Oni też nie. Dlatego idą do świątyni i kupują mnichów. Wykupują usługę u mnicha i mówią, proszę cię, abyś tą i tą mantrę powiedział za mnie 100 000 razy. No i wtedy oni mówią, mówią i mówią. I co jest ciekawe, te mantry są takie, że na konkretną rzecz, konkretna mantra, jak lekarstwa. I patrzcie, co to jest. Czy to nie brzmi trochę jak to, co Jezus mówi? Nie myślcie, że jesteście właśnie wysłuchani dla wielomówności waszej. Ci akurat ludzie, ich sednem jest wielomówność. Pokładają nadzieję w wielomówności. Pokładają nadzieję w tym, że jeżeli dużo razy coś wypowiedzą, to się spełni. Bogactwo, miłość,
jakieś szczęście, powodzenie, rodzina, dzieci, na wszystko jest mantra. Ale przecież nie tak jest z naszym Bogiem. Nie tak jest z naszym Bogiem. Przypominacie sobie Jezusa w Getsemane, prawda? Czy on 3 razy powtórzył jedno zdanie? Ojcze, weź ten kielich ode mnie? Powtórzył. Ale czy to było coś takiego samego, że on po prostu powtarzał to dlatego, że wiedział, że jak powtórzy 3 razy, to nabierze mocy? Nie. On wiedział, to były po prostu jego zmagania. On się modlił do Ojca o pomoc. On walczył w modlitwie. Użył tych samych słów, dlatego że po prostu tak samo się dalej czuł. Więc nie do końca chodzi tylko o niepowtarzanie, ale chodzi o tego, do którego się zwracasz. O Boga, który widzi. O Boga, który słyszy ciebie. O Boga, który naprawdę wie, co ty mówisz. I patrzcie na przykład, przecież on, jest tam też napisane w tych wersetach, że Bóg dobrze wie, o co ty poprosisz, czego ty potrzebujesz. W ogóle przed tym, jak ty poprosisz. Patrzcie, jak zmienia się kierunek i w ogóle cała sytuacja. Już nie musisz tylko gadać, gadać i gadać. Możesz powiedzieć raz. A właściwie nawet nie musiałbyś, bo Bóg wie. I jaka jest ta linia? Ty po to, żeby się przypotować bóstwu jak Baalitom, którzy się cieli, bo lubi krew. Którzy musieliby może nakarmić Boga, bo jest głodny i ich nie słuchał. Nie. To Bóg przychodzi do nas i wie, czego nam potrzeba, prawda? Wie, czego nam potrzeba po prostu. I kiedy my się modlimy, to po prostu rozmawiamy z Nim. Sednem jest relacja. Nie potrzebujemy wielomówności. Nie znaczy to, że nie mamy się modlić dużo. To też nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że mamy rozumieć, kim jest Bóg. Że to jest ten, który przychodzi do człowieka. To jest ten, który się w nim rozkochał. Trochę czasami dziwne jest to założenie, co nie? Że Bóg już dalej wie, w sensie już wie, zanim ty się pomodlisz, o co masz się modlić, prawda? To jest dla mnie takie bardzo niezrozumiałe. To sobie myślę, to po co my się mamy modlić? Ale na przykład w Księdze Daniela, właśnie w rozdziale 10 i 12-13 wersety, kiedy anioł przychodzi do Daniela i mówi coś takiego, bardzo jakąś dziwną rzecz. Mówi do niego tak, już miałem do ciebie przyjść w dniu, w którym ty mu prosiłeś, w którym modliłeś się. Co nie? Ale nie mogłem, bo książę anielski tam Persów właśnie przeciwstawiał mi się. Co to w ogóle ma znaczyć? Kurczę, tyle pytań, co nie? Tyle pytań. Panie Boże, po co mamy się modlić? I dlaczego są jakieś zagadnienia takie jakby w wielkim boju, których my nie rozumiemy? Dlaczego, Panie Boże, grasz według jakichś zasad, które ustaliłeś prawdopodobnie? I dlaczego one funkcjonują? I chciałbym po prostu powiedzieć, że niekiedy jest dużo takich rzeczy, których my możemy nie rozumieć. Dużo może być rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pojąć, no bo po co mamy się modlić? Powiem wam, że mi to jest strasznie ciężko zrozumieć. Ale taka poszlaka, którą ja widzę, to jest to, że chodzi o tą relację. Bóg to mówi, żeby pokazać nam, jestem z tobą, walczę o ciebie. Jak ty się modlisz, to ja wiem, że ty się modlisz. Przecież Bóg też powiedział, że każdą łzę, która upadnie po prostu, wkłada do swojego bukłaka. Czyli dobrze zna każdy centymetr naszej duszy, naszych emocji, tego, czego nam potrzeba. I to jest dla mnie niesamowite. Bardzo, ale to bardzo cudne, że mamy tak wspaniałego Boga. Niekiedy też jest tak, nie wiem, czy tak mieliście, że jest takie jakby pragnienie serca. Mieliście kiedyś coś takiego? Że właściwie się nie modliliście, ale mieliście tak, że Matko, ale bym potrzebował to, ja nie mogę, tak mi ciężko bez tego i sobie tak myślicie, 1, 2, 3. No i ja tak kiedyś miałem, kiedy właśnie miałem być w służbie, miałem już przyjść do służby i sobie myślę, jak ja wyrobię, mam 300 zł na koncie, nie? Nie mam mieszkania, a będzie trzeba się wprowadzić do jakiegoś mieszkania, kupić rzeczy,
A, jeszcze, że tam to 300 zł było na jedzenie. Nie oszczędności. A z tego muszę wyposażyć mieszkanie, kupić samochód i żyć jakoś. I tak myślałem. Ale się tak nie za bardzo. Modlitwą miałem takie westchnienie, takie... I Bóg nas słyszy zawsze. W tej małej klitce, w której się zamkniemy i modlimy się, prawda? On wie, co ty myślisz, zanim poprosisz. Kiedy prosisz, udajesz się do wspaniałego Boga, który chce po prostu ciebie uratować. I to jest wspaniałe. No i tak się ta historia zakończyła, że tą czerwoną strzałą, którą przyjechałem, no to właśnie jest od Boga i została nawet odebrana z miasta, które nazywa się Bogu Chwała, więc wiecie. I to jest niesamowite, że Bóg odpowiada na te nasze najcichsze pragnienia serca. Niekoniecznie musimy robić to na rogach ulic. Niekoniecznie musimy to robić tak, żeby ludzie widzieli. Niekoniecznie musimy udowadniać innym, żeby się modlić tak, jak oni chcą, tak, jak oni oczekują. Nie musimy pokazywać, że się modlimy. Dlatego, że ta zapłata jest nikła. Ale Bóg odpłaca i dobrze wie, co jest w waszych sercach. Chciałbym wam jeszcze na koniec przeczytać pewną obietnicę. Znajduje się ona w Księdze Jeremiasza, w 33 rozdziale, w 3 wersecie. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom. Kochani, czujcie się zachęceni do modlitwy. Każdego dnia, każdej nocy i wiedzcie, że Bóg was słucha, zanim o cokolwiek poprosicie. Z tą nadzieją i informacją, kiedy już wiecie, że Bóg przychodzi do człowieka, żeby odpowiedzieć na jego modlitwę, kiedy mamy modlić się w skrytości, będziecie mogli słuchać dalszych 3 kazań o modlitwie Ojcze Nasz, które powiedzą o innych aspektach modlitwy. Niech Bóg będzie wywyższony. Amen.